panu jest to znaczy, tak... Na pewno jestem zadowolony z wyniku fragmentów gry, ale można powiedzieć tutaj od tyłu. No, gdzieśmy tą piłkę rozgrywali, to na pewno było nasza w pierwszej połowie dobrze robione. Brakowało tutaj jeszcze takiej agresywności czy grania pod 16 przeciwnika. Nie, tutaj widać było, że chłopaki jednak mają troszeczkę w nogach i tego elementu brakowało. Tak pan powiedział, dobra skuteczność. Ale martwią. No, na pewno szkoda tych dwóch bramek straconych, nie tej pierwszej, bo to jest bramka kuriozu. Nie? No, na pewno takich już więcej nie stracimy, bo... A co się stało, bo nie było? Nie, no trzech zawodników na piątce i można powiedzieć, Gary Frankiewicz zamiast piłkę wybić, to chciał podać do Marcina, bardziej naszej ten, wyszedł zawodnik, uderzył, dobitka, taka bramka kuriozu. Nie? I to tutaj troszeczkę to z tego powodu jestem taki troszeczkę zły na zawodników, ale tak mówię, to idzie to w dobrym kierunku, bo widać, że tak powiedziałem, to cośmy sobie wczoraj ćwiczyli, czyli od tyłu było to, jak powiedziałem, dobrze. Było parę sytuacji w pierwszej połowie i tak powiedziałem, mam nadzieję, że znaczy wiem, że z nas z treningu na trening, bo teraz idziemy troszeczkę w innym cyklu i wszystko boisko już z hali żeśmy zrezygnowali, czyli praktycznie już cały czas boisko i ta gra będzie na pewno lepsza. Czyli teraz boisko już do końca, bo cztery sparingi wam zostają, tak. Prawda? Już ostatnia hala, teraz wszystko boisko i tak jak mówię, też obciążenia idą zmniejszane, także żeby zawodnicy dopali świeżość, bo też widać było, że po wczorajszym dwugodzinnym treningu też troszeczkę tej świeżości brakowało, ale tak powiedziałem, wszystko jest pod kontrolą i tak jak mówię, teraz już jest tylko z górki, oby tą skuteczność utrzymać w meczach ligowych. Panie trenerze, to, że nie jedziecie na obóz, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, to nie wiem, bardzo panu komplikuje sprawę, czy jednak... Nie, pan, to nie jedziemy, to tutaj już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Decyzja taka, że nie jedziemy. Myśmy swoje plany treningowe zweryfikowali do tego, że stoimy na miejscu i pracujemy dalej. Tak jak powiedziałem, robimy wszystko, żeby się jak najlepiej przygotować do sezonu. Ale jestem rozczarowany, że się nie udało, nie wiem, załatwić tych sparing partnerów tam. Bo gdyby oni byli, to być może byście pojechali, tak? Wie pan, to proszę się pytać. Tak mówię, ja dostałem sygnał, że nie ma obozu i nie robimy swoją robotę. Jeszcze chciałem zapytać o Bartka Jarocha, bo to chłopak, który gdzieś tam, prawda, został zauważony też ostatnio i no to zawsze jest to miłe, prawda, jak gdzieś tam z klubu ktoś wyjeżdża. Ja wiem, że to droga daleka, to są jakieś tam konsultacje, kadra młodzieżowa i tak dalej, ale no... To znaczy, no na pewno jest to jakiś też impuls dla tych młodych zawodników, że grając w piłkę można tą kadrę jeździć, nawet z Rzeszowa czy z Przemyśla, z tych tutaj regionów. Jeżeli się gra dobrze, no to jest to powołanie i z tego co wiem, to pokazał się z dobrej strony. Nie wiem, bo jeszcze do klubu nie przyszło, ale być może, że dostanie następne powołanie, także tak jak mówię, no, jest to przykład dla młodych zawodników, że dobrą pracą, ciężką pracą można tak jak powiedziałem, coś w tej piłce zwojować. Nie? Tym bardziej, że to taki chłopak poukładany chyba, nie? Widać, że ma talent, no ja tak powiem, że ma talent, tylko teraz ten talent musi, jak to się mówi, potwierdzić na boisku. Nie? I... Pytam tu bardziej też o... Proszę, nie, pod tym kątem, no tak jak mówię, no, jest z nami 2 miesiące i naprawdę jest poukładany, to że pojechał na kadrę, to na pewno mu pod tym kątem nic na okresu ducha nie uderzy. Zresztą nie ma prawa, bo zostanie od razu, jak to się mówi, kurek odkręcony i gazy wylecą. Nie? Ciężko dokładnie. Necan, jak mówię, zadowolony jest pan? No, straciliście 5 goli, w zasadzie tak można by powiedzieć. No, no jakaś lekcja troszeczkę taka. No, na pewno, podziękowałem trenerowi Marcinowi za lekcję. Na pewno martwić mu może to, że 3 bramki straciliśmy w ostatnich fragmentach gry. I to jest niepokojące. Natomiast no powiem tak, jeżeli ktoś zaglądnie na stronę internetową albo do gazety i zobaczy 5-2, bo wielu ludzie kochany przy tym partyzan nie wychodził z połówki albo stał w swoim własnym polu karnym, prawda? Momentami gra nasza wyglądała przyzwoicie, powiem nawet dobrze. Na tle bardzo mocnego przeciwnika, bo trzeba przyznać, że Resowia bardzo dobry zespół. No i z tego jestem zadowolony. Natomiast tak jak mówię, stałe fragmenty gry obnażyły naszą taką słabość i to musimy poprawić. Dużo czasu nie zostało do ligi, nad tym się musimy skoncentrować. Musimy sobie pewne sprawy z chłopakami wyjaśnić. Szkoda, że nie udało nam się strzelić w drugiej połowie jeszcze jednej bramki, bo były ku temu okazje. Natomiast mówię tak, trzy bramki powstały w fragmentach gry, 4 bramki, bo to jeszcze rzut karny był, zapomniałem, że rzut karny tam był. Czy był czy nie, to już mówię, to jest gra kontrolna, więc nie patrzmy na sędziowanie, jakoś tam obyło się bez większych, najważniejszych ekscesów. No i tak mówię,
momentami z gry jestem bardzo zadowolony nawet. No i teraz czas już, prawda, myśleć powoli o tych meczach mistrzowskich. Marcin mnie troszeczkę, bo Marcin Borowczyk odbił mocno piętę i będzie pewnie musiał jakiś czas pauzować, a szkoda, bo jest w dobrej formie. No, nie było dzisiaj jeszcze też trzech zawodników naszych, bo nie było Syłka Sikorskiego, Kamila Płonki i Artura Wierdaka, także mieliśmy nominalnie jednego bocznego pomocnika, ale to nas nie usprawiedliwia. Poważne? Proszę? Nie. Nikt nieobecny? Leczy uraz Sylwek Sikorski. Podeszliśmy wspólnie do wniosku, że nie ma co ryzykować, że lepiej to wyleczyć do końca i mieć problem z głowy, niż tak na siłę grać i tym urazem dotrwać do ligi, prawda? Albo pogorszyć jeszcze stan. Natomiast Kamil Płonka, wirus go dopadł i dzisiaj rano zadzwonił, że nie jest w stanie wyjść z domu. Natomiast Artur Wierdak podobny uraz miał jak teraz Marcin Borowczyk, odbitą piętę i też końcówka już dolecza te sprawy, także no ale tak jak mówię, nawet no tu troszeczkę też pomieszaliśmy z Mateuszem Ostrowskim tym składem, żeby sprawdzić jeszcze pewne warianty przed mistrzowskimi meczami, też jakieś tam mamy przemyślenia. No i szatnie rozdzieramy. No. Przegraliśmy mecz, trochę za wysoko, ale przegraliśmy. Trenujemy dalej, przygotowujemy się dalej. Szuka pan. Rozmawialiśmy z dyrektorem, z Markiem Sokołem na temat tego chłopaka, to nie mogłem na początku skojarzyć, ale jak go zobaczyłem, to pamiętam też właśnie z gry w juniorach jeszcze. No chłopak naprawdę z papierami na granie. Dzisiaj też pokazał, grał tak dojrzale, mądrze, rozsądnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale jest wolnym zawodnikiem? Nie. Ciężko mi powiedzieć, nie rozmawiałem na ten temat, tymi sprawami zajmuje się Marek u nas w Sokół, więc on tam pewne sprawy pewnie sądował, rozmawiał na ten temat. Ale sprawdzać go pan będzie jeszcze w następnym? Chciałbym. No nie miałem okazji jeszcze nawet, bo tak weszliśmy i pierwsze co to na temat tych stałych fragmentów. Zaczęliśmy tam dyskutować, bo widzę tam pospuszczali chłopcy troszkę głowy, mówią kurczę, no 5 sztuk, a tu, prawda, całkiem w ich odczuciu również nie wyglądało to aż tak tragicznie. W pierwszej połowie, mówię, jedna i druga drużyna skoncentrowała się na tym takim przesuwaniu, takie szachy troszeczkę, nie było za dużo tych sytuacji. W drugiej połowie więcej luzu w środku pola, automatycznie otworzyły się miejsce na troszeczkę inne granie, prosto padły więcej piłek i zarówno z jednej, z drugiej strony się pojawiały sytuacje pod bramką.